Siema mordeczki, witam was dzisiaj z pierwszego hikingowego vloga z Polski, jaki nagrywam. Przyjechałem z rodziną do Knurowa pod Gorczycami. Wczoraj wbijaliśmy się na Sokolice i Trzy Korony i powiem wam, mega polecam tą trasę. Zaraz wam o niej więcej opowiem. Nie nagrywałem tej trasy z racji tego, że no było miliard ludzi, a jeszcze byłem z rodzinką, więc chciałem sobie taki pierwszy dzień rozruchowy zrobić jeszcze na spokojnie. Ale dzisiaj już nagrywam. A dlaczego nagrywam? No są dwa główne punkty. Po primo, dlatego że idziemy na turbacz, który należy do Korony Polski. Tylko że my nie pójdziemy na turbacz niebieską trasą, a pójdziemy czarną i zrobimy sobie takie kółko. Jak możecie zobaczyć tutaj na mapie, to tutaj właśnie jesteśmy w tym punkcie, więc sobie pójdziemy tutaj czarną trasą. Potem dojdziemy do czerwonej. Tu jest schronisko, które jest mega polecane. Jest tam super szamka, więc na pewno tam pójdziemy coś zjeść. Potem pójdziemy na turbacz i wrócimy sobie niebieską dookoła. Przewidywana trasa to jest jakieś 5,5 godziny i nie pamiętam ile kilometrów, ale zaraz wam powiem. Chyba 16. 16,5. To był pierwszy punkt. A drugi punkt jest dlatego, ponieważ Gorce jeszcze tak naprawdę nie są odkryte w tej Polsce. No i ja przyznam szczerze, że też jako taki amator z Pomorza, no i zwłaszcza gość, który nie był 10 lat w Polsce, no to o tych Gorcach za dużo nie słyszał. Tam gdzieś mi się ten turbacz przewijał, ale no nigdy, ale to nigdy on mi się tam nawet w jakichkolwiek planach nie przewijał, żebym ja na ten turbacz wbił. No, teraz już jest w planach, no bo właśnie chcę pi razy drzwi mniej więcej, przynajmniej te najważniejsze szczyty Korony Polski zdobyć. A w tym roku zdobyłem już dwa szczyty należące do Korony Polski. No, zdobyłem to może za dużo powiedziane, no wszedłem na nie. No i dzisiaj właśnie wchodzimy na trzeci. No a jutro właściwie będzie takim zwieńczeniem mojej tutaj kilkudniowej przygody. Będę wchodził na czwarty. Czyli chyba najpoważniejszy z tych szczytów. No ale nie jest to jakiś szczyt nie do wykonania, bo wydaje mi się, że jest to też w miarę dosyć luzik, czyli na rysy. No ale dobra, to może trochę o tym turbaczu. No wiem, że to trasa prowadzi tak, więc no nie można to nazwać takim prawdziwym na razie górskim hajkiem, bo cały czas jakąś taką ścieżką idziemy. Jeżeli widzicie tam dwie takie persony, to jest moja siostra i moja mama. No i jak widzicie, okolica wygląda jak typowa górska polska okolica. No i podobno właśnie rozmawiałem tutaj z właścicielami domku. Domek też wam pokażę później, bo to też będzie częścią tego vloga. To mi właśnie powiedzieli, że wszyscy zawsze walą na te Tatry, właśnie może w te Pieniny. No a te Gorce to jest tutejsza taka właśnie jeszcze lokalna perełka, gdzie jeszcze tłumów nie ma. Właśnie bardziej tutaj przyjeżdżają lokalni ludzie. No i oni chcieli, żeby tak by zostało. Więc jak kręcę teraz tego vloga, no troszeczkę mogę zburzyć to. No i może się też tak zdarzyć, że ten turbacz i wam się spodoba i też zaczniecie tu przyjeżdżać. Tak więc taka rada do was, no nie rozdeptajcie tego turbacza. To chyba tyle z moich wywodów. A ja już z trasy będę wam zdawał update'y na bieżąco. A tak w ogóle te dwa zdobyte szczyty Korony Polski, które już udało mi się zrobić w tym roku, to Skrzyczne i Babia Góra. A tak w ogóle już może zbierając wszystkie informacje do kupy, no właśnie tutaj teraz widzicie, już jest cała moja ekipa. No to, ponieważ na turbacz można wejść naprawdę z wielu kierunków, jest wiele szlaków. Można wejść na przykład z Nowego Targu. Można wejść właśnie z Knurowa, z Przełęczy Knurów i właśnie w Knurowie ja teraz wynajmuję domek. No a można wejść z Łopusznej. No i my właśnie wchodzimy z Łopusznej. Ej, patrzcie, nie wierzę, jesteśmy sobie na takiej zwykłej drodze. I patrzcie, jest przeprawa normalnie rzeczna. Ale ktoś pomyślał i zrobił taki mostek z boku. No ale jeżeli macie wodoodporne buty, to luzik, nie? No jak nie macie, to zawsze jest jakieś wyjście. No ale
Nie spodziewałbym się. Wow, no i bym się zabił. Nie spodziewałbym się. No i właściwie ten strumyk to był właśnie znak, że zwykła taka trasa samochodowa się kończy. No i zaczynamy się już wpierdzielać na poważnie w góry. Może nie jest to pod względem jakimś tam skalistości czy jakieś niebezpieczeństwa taki czarny szlak, ale pod względem takiego ostrego podejścia do góry to muszę wam powiedzieć, jest tu naprawdę grubo i praktycznie żadnych witam. Praktycznie żadnych osób po drodze nie mijamy. Właściwie to był pierwszy ziomeczek, którego dopiero minęliśmy. A jest szczyt sezonu, jest dzisiaj święto. Jesteśmy teraz tutaj w czasie długiego weekendu, więc powinny być tłumy i są, bo na przykład na Morskie Oko są wszystkie miejsca parkingowe wykupione. No a jak widzicie, gorce, turbacz i czarny szlak, puściutko jest. No właśnie, no ale ja nie o tym. O czym? Miałem wrócić do mojego hajku z wczoraj. Czyli hajk Strzawnica, Sokolica, Trzy Korony, Stromowce, Niznę i potem powrót na rowerku wzdłuż Dunaju, z powrotem do Dunaja, z powrotem do Strzawnicy. Powiem wam, petarda. Naprawdę nie spodziewałem się, że ten hajczek będzie tak fajny i że pieniny są tak ładne. A mama mi przypomniała, że podobno za mało lata byłem już w tych Pieninach i byłem na Trzech Koronach, ale tego kompletnie nie pamiętam. No i zaczynając od tego, że najpierw trzeba się przeprawić przez Dunajec flisakiem, oczywiście nie za darmo, bo za czwóreczkę, żeby zacząć hajk na Sokolicę. Sam hajk na Sokolicę jest bardzo fajny, no i już z Sokolicy są całkiem przyjemne widoczki, ale trasa z Sokolicy na Trzy Korony, gdzie macie już jakieś skałki, gdzie czujecie się już, że jesteście naprawdę w jakichś górach, gdzie po drodze możecie troszeczkę zboczyć i troszeczkę tam 20 minut nadrobić i sobie zwiedzić także ruiny zamku, no i potem właśnie wbijacie na te Trzy Korony. Zejście do Stromowców Niżnych jest bardzo lekkie. No a na koniec, na zakończenie dnia, na te styrane kolanka jeszcze kolejne 10 km rowerkiem do Strzawnicy. Powiem wam, bajka. Zwłaszcza, że zahaczacie jeszcze o słowacką stronę, gdzie możecie sobie wpaść na słowacką szamkę, słowackie piwko i ceny są dużo lepsze niż po polskiej stronie. I tam widziałem jakieś posiłki, jakieś obiady po 4,5 euro, po 5 euro, co jest właściwie na polskie realia niemożliwe. No więc no dla mnie takie 7 plus na 10, no 10 na 10 nie dam, no bo jednak nie było tej ekspozycji, jednak to nie był aż taki ciężki jakiś hardkorowy hajk, jakiś nie było może łańcuchów, drabinek, ale taka mocna siódemka za cały hajk, no i ten plusik za to, że to jest tak zajebiście zorganizowane, ponieważ możecie ten hajk rozrobić albo w jedną stronę, albo w drugą stronę. Możecie sobie wrócić rowerem, możecie sobie wrócić pontonem, kajakiem, możecie sobie wrócić właśnie na tratwie z flisakiem, albo nawet możecie sobie wrócić autobusem dookoła, więc całość zorganizowania tego jest petarda i naprawdę z całego serca wam polecam. A my wbijamy dalej do góry. Tu właśnie widzicie moją siostrę. Siema, świrka. Gdzieś tak w połowie tego czarnego szlaku właśnie pamiętałem, że miała być jakaś polanka. No i patrzcie. No i jest. No i normalnie mieszkają tu ludzie. Górole. Ale co mnie interesuje, to właśnie tamta jakaś kapliczka. Właśnie chcę się dowiedzieć, o co tam chodzi, co tam jest napisane. No jak macie dobrą furę, to nawet sobie dobrą furą tu podjedziecie. A więc pomimo, że ta droga jest mega, mega, ale to mega stroma. I właściwie, no tak jak mówię i się powtarzam, nie spotkacie tu żywej duszy praktycznie. Więc dla ludzi, którzy sobie cenią spokój, to idealnie. No to jeszcze takie bajerki. Kapliczka zbudowana w roku 2011 na pamiątkę pierwszej mszy świętej sprawowanej przez księdza profesora Tischnera w 1979 roku. Tada! Ej, ale widoczki już tutaj są mega śne. I z tego co wiem, to jeszcze grubsze i lepsze widoczki będą, jak będziemy schodzić trasą niebieską. Ale właśnie specjalnie po to wybrałem
teraz trudniejszą trasę czarną do góry, żebyśmy potem tą czarną sobie kolanek nie rozwalili. I powiem wam właśnie, wracając do tych kolanek, to byłem u fizjoterapeuty. Okazuje się, że z kolanami wszystko ok. Mam tylko ostro pospinane dwugłowe i trochę tam, trochę luźne, trochę niestabilne te kolana, więc dostałem cały set ćwiczeń, dostałem rolkę, z którą się nie rozstaję. Codziennie ćwiczę. I muszę wam powiedzieć, że widać poprawę, bo wczoraj praktycznie może oprócz małego odcinka, jak schodziłem z trzech koron, to mnie te kolana nie bolały, a na pewno mnie nie bolały tak, jak mnie bolą zazwyczaj. Tak więc jest zdecydowana poprawa. Tak więc nie bądźcie głąby jak jaj i nie czekajcie milion lat, tylko jeżeli coś was boli, no to idźcie do tego fizjoterapeuty. No i tak w ogóle tam, gdzie była ta kapliczka, to właśnie teraz wróciłem i dobrze zobaczyłem ten znak, bo ten znak jest taki bardzo niewidoczny, no bo patrzcie, idziecie sobie stąd, no to idziecie sobie prosto, to nie widzicie tego znaku. A dopiero jak się odwrócicie, to nagle wychodzi, że no o, Pucłowski staw. No i właśnie na ten staw sobie pójdziemy teraz pochillować. Jakbyście się zastanawiali, jak wygląda ten Pucłowski stawek, bo można go ostro minąć i w ogóle przegapić. Bo my szliśmy stamtąd, nic nie widzieliśmy i waliliśmy tam dalej w górę. Ja się naprawdę spodziewałem, że to będzie jakiś, nie wiem, jeziorko, stawek. No, no to jest to. To jest ten Pucłowski stawek właśnie. W pełnej okazałości. Ja tu wszedłem, żebyście wy nie musieli. Chociaż no, jak chcecie, to możecie sobie pochillować tam na polance. Ale słuchajcie, jedno trzeba przyznać, że widoczek z tej polany Srokówki naprawdę robi robotę. Więc nawet chociaż dla tego widoczku można tutaj odbić, już w ogóle nie spoglądając nawet na ten stawek. No jak będzie padać, to nawet macie taką budeczkę, gdzie możecie się schować. No i powiem wam, co mi się podoba na tym hajku, tak samo jak mi się podobało na Sokolicy czy Trzech Koronach, to patrzcie, no cały czas jesteśmy zacienieni, więc te wszystkie hajki, co ja robiłem w Stanach w temperaturze 35 stopni, co ze mnie się tak lało, to naprawdę teraz mega doceniam, że tutaj tak fajnie i przyjemnie idzie się w cieniu. A żeby już tak oficjalnie, to właśnie przywitał nas Gorczański Park Narodowy. Nasza trasa znowu powróciła na trasę, która jest przejezdna przez jakieś terenóweczki, no ale idziemy całkiem fajnym, przyjemnym wąwozem. Zrobiliśmy już jakieś 4 km i 400 metrów przewyższeń. No i drugie tyle mamy jeszcze na samą górę. Jak na razie idziemy 1,5 godziny. A że idziemy tutaj całą rodzinką, no to tempo nie jest jakieś diabelnie szybkie, bo właściwie ja tutaj z siostrą śmigamy do góry, a potem czekamy 15 minut i tak again and again. Więc wydaje mi się, że ta trasa, i mimo tego, że są w miarę strome podejścia, jest do zrobienia dla każdego. Godzina 50 i 500 metrów przewyższeń. Dotarliśmy teraz do części drugiej naszego szlaku. Nasz czarny szlak oficjalnie się kończy. A teraz przechodzimy na szlak czerwony. A jak widzicie, turbacz 1300 metrów. 1310 metrów. No i około godzina 30. Let's go! No i ten czerwony szlak już jest bardziej uczęszczany, ponieważ ten czerwony szlak właśnie to jest ta przełęcz Knurowska, z której ja też mogłem iść. I to jest właśnie ta przełęcz, koło której ja mieszkam. Tylko tyle, że potem mielibyśmy problem, bo byśmy nie mogli zrobić kółeczka i trzeba by kombinować z powrotem. Dobry dzień! Dobry. Jeżeli wam się wydaje, że ta trasa jak na razie była mało widokowa, to dobrze by się wydawało. Ale jak już tylko weszliśmy kawałek na ten czerwony szlak, to taki piękny widoczek nam się otworzył. No niestety muszę was zmęczyć. Tak jak już sobie szliśmy tam taką prostą, fajną polanką, to ja już myślałem, że właściwie tak będzie wyglądał ten łatwy czerwony szlak do końca. Ale nie. Jeszcze jest ostre, ale to mega ostre podejście do góry i to w samym słońcu. A druga ciekawostka taka, że ten czerwony szlak jest też szlakiem rowerowym i właśnie już sporo downhillowców nas tutaj minęło, jak zjeżdżało w dół. Tak więc no, fajna zajawka, spoko. Gorzej z podjazdem do góry, bo widziałem, jak tutaj przed chwilą chłopak się męczył i właśnie pchał ten rower do góry. Ale jest zajawka. No i dotarliśmy do kolejnego skrzyżowania. Tutaj kolejne szlaki się krzyżują. Powiem wam, no widok. No widok już jest petarda, widok już jest cały czas petarda. Tam są piękne rysy. A tam są pieninki.
Tam, gdzieś są one. A do schroniska zostało nam 45 minut. No, i na przykład tutaj mamy takich śmiałków rowerowych. Zauważyłem, że jeżdżą i w jedną, i w drugą stronę. Tędy już do Turbacza prowadzi. A tamtędy mieliście tą całą trasę zjazdową właśnie, gdzie też widzieliśmy dużo różnych downhillowych rowerów. Niektóre nawet z bateriami, więc troszeczkę oszukują. Ale niech im będzie. No i kolejne urozmaicenie. Nawet mamy takie trasy po takich balach drewnianych. Tutaj w ogóle widać, że chyba jakiś ostry halny przeszedł, bo porozwalał ostro drzew. Raczej nie widać śladów, żeby to był pożar, ale musiał tu ostro wiać któregoś dnia. No i ostatni odcinek tej czerwonej właśnie trasy do schroniska pod Turbaczem jest naprawdę mega malowniczy. Cały czas idzie z nami właśnie taki widoczek Tatr. No i najgorsze jest to, że schodzimy w dół. Skoro schodzimy w dół, to znaczy, że jeszcze raz pewnie na końcu trzeba będzie podejść do góry. Taka uwaga dla was. Nie zatrzymujcie się w schronisku pod Turbaczem, tylko od razu walcie na szczyt. To jest jakieś dodatkowe chyba 10 czy 15 minut trasy. No a potem jak już wejdziecie ze schroniska, to się rozlewicie i już będzie trudniej po prostu. Znaczy, dalej będzie ok, ale to już nie to samo. Patrzcie na to, ledwo do was gadałem właśnie o widoczkach. A tutaj już widać nasz cały szlak tą polaną. Patrzcie, nie wiem czy widać, ale tam właśnie ludzie idą i tam się wspinają do góry. No i najgorszą częścią tego etapu jest to, że tutaj przyjdziemy ostro odsłonięci cały czas w tym prażącym słońcu. A jest to chyba jeden z najcieplejszych w ogóle tygodni tutaj w Tatrach, bo teraz jest jakieś 28 czy 9 stopni, więc naprawdę ostro praży. Jeżeli się nie mylę, to tam to już jest to schronisko właśnie. Tak więc no, ostatnia prosta. Nie wiem, strzelam, że no to nie wygląda na długo, ale pewnie będzie długo. Dobry. Pół godzinki? Pół godzinki i dojdziemy właśnie do schroniska i mówię, od razu walimy na szczyt. Pamiątkowa focia i dopiero wtedy zejdziemy. Jakieś piwko, ale oczywiście bezalkoholowe sobie wypijemy. To jest takie moje postanowienie. Nathan się odchudza po raz 73, bo już byłem na dobrej drodze, już jak wyjeżdżałem ze Stanów, już było w miarę dobrze, no ale przyjechałem do Polski, no i się zaczęły knajpeczki, bary, znajomi, no i na nowo trzeba się męczyć, no. Tak więc na tym wyjeździe nie piję. No i chyba już właśnie takim ostatnim przystankiem, nie przystankiem, bo my się nie zatrzymaliśmy, ale moglibyście się zatrzymać. Takim punktem orientacyjnym to jest Hala Długa. Jak widzicie, ta hala prezentuje się następująco. Oczywiście dalej piękna panoramka na Tatry. No cały czas właśnie te Tatry. No cały czas one idą tu z nami. No i ostatnie 15-20 minut ciśniemy. 3 godziny 10 minut. Czarny szlak, potem czerwony. Naprawdę taki mega, może nie emeryckim tempem, ale takim rodzinnym tempem dotarliśmy. Ale tak jak mówiłem, to jeszcze nie koniec wycieczki, bo walimy od razu prosto na szczyt. Oficjalnie witam was z Turbacza, 1310 metrów. No i niestety, no nie ma tu jakiejś czaderskiej panoramy. Lepsza jest ze schroniska, no ale jesteśmy. Piąteczka Świra, piąteczka Marcinek. Piąteczka Madera. Schronisko zaliczone. Szarlotka z bitą śmietaną i czymś jagodowym szamana. No i ciśniemy na opuszczoną już jednym szlakiem. Podobno będzie właśnie jeden z bardziej widokowych. 2,5 godziny niebieski. No i szlak mnie zaskakuje pozytywnie, jest już zupełnie inny. Tamte szlaki, wiecie, były takie szerokie. Tam można było tu na rowerze jechać, jakąś terenówką. Tutaj mamy już piękny, klasyczny szlak, który właściwie można tylko zrobić na nogach. A właściwie panorama Tatr przez, no nie wiem ile, ale prawdopodobnie przez najbliższą godzinę będzie nam towarzyszyć. Więc sztosik. Niedawno mijaliśmy znaczek, że mamy jeszcze półtora godziny drogi w dół. Powiem wam, mijam już kolejną chatkę. O kurde.
No właśnie, trzeba też uważać. No i w ogóle nie wiem, zauważyłem, że jest tutaj jakieś takie drzewo. Tu korona cierniowa, krzyż. Ale nie wiem, jako taki to ołtarzyk, ale nie wiem, pierwszy raz się spotykam z takim akurat przedstawieniem krzyża. Nie wiem, czy to... No i jak komuś się wydawało, że ten niebieski szlak będzie jakiś łatwiejszy przy zejściu, no nie wiem, mi się tak wydawało, no to nie. No to nie jest, bo ostro cały czas schodzimy w dół. Kolana dostałem ostro po dupie, ale o dziwo dalej mnie nie bolą. Czyli wizja działa. A jeszcze chciałem wrócić do tej mojej dywagacji na temat tego krzyża na drzewie. I no właśnie, jak ktoś jest tu górolem, albo... Prawie się zabiłem. Jak ktoś jest tu górolem albo wie, o co chodzi, to właśnie czemu taki krzyż na takim drzewie z koroną cierniową właśnie tam na tej polance był postawiony. No ale muszę wam powiedzieć, ta niebieska trasa, czad, o ile ta czarna i ta czerwona, którą szliśmy, no to były takie spacerki, wiadomo, tam było stromo do góry, ale to były tam takie kamyczki. O tyle tutaj już są takie prawdziwe skały i naprawdę, pomimo, że jesteśmy w lesie, no to można poczuć się, że jesteśmy w górach. A my teraz dochodzimy do jakiejś polany. Nie wiem, jak się ona nazywa, zaraz się dowiem. Polana Cyrlica. I tam prawdopodobnie zrobimy sobie ostatnią przerwę. Może troszeczkę posiedzimy i poczekamy, żeby troszeczkę zmniejszyć dystans czasowy pomiędzy młodszą częścią rodziny, a starszą częścią rodziny. I... No i to... Ej, ja się zabiję dzisiaj. To już jest trzeciacz, ale to dlatego, że się patrzę na was, na kamerę, a nie, że się patrzę pod nogi. Więc dobra, ja się na razie wyłączam, póki są te kamienie, bo jutro i pojutrze są jeszcze dwie ważne, takie grube misje do zrobienia. Bo to na razie są rozgrzewki. Wczoraj, dzisiaj to była tylko rozgrzewka. O! I czy ja słyszę krówki? Albo owieczki. Może wam jeszcze jakąś krowę pokażę. To są w ogóle atrakcje. Krowy. Hej, patrzcie. Na zakończenie hajku w ogóle wbijamy do takiej wioski. Znaczy, to nie jest taka wioska, to jest Łopuszna. Tylko tak abstrakcyjnie to wygląda. Nathan zwiedza Polskę. O kurde! Patrzcie, jaki burek. Dobry piesek, dobry piesek. Ale wygląda trochę jak taki diabełek, co? Szatanek. Nie ma wody, ktoś znowu wody. No, to chyba resztę hajku będziemy właśnie szli już pomiędzy tutaj domeczkami. Noclegi, Zarębak, Wyżń 6. Cześć, kiciek. Kiczki zawsze. Kiczki, kiczki zawsze fajne. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Więc chyba miaram się polskimi górami i górolami i górskimi domeczkami. No i są owieczki. Polskimi owieczkami też się jaram. Ale klimat, serio. Dobrze było wrócić. No i żeby was nie zmyliła ta sielskość, bo niestety ta piękna dróżka idzie tam i niestety my się z nią żegnamy, ponieważ patrzcie, tu wykrzyknik jeden, tu wykrzyknik drugi i tu jeszcze taki słupeczek. Więc no niestety już myśleliśmy... Oż, kurde. Więc no niestety myśleliśmy, że już będziemy do końca szli sobie spacerkiem tu, a tu jednak na nowo wpierdzielamy się w krzeczory. I tym oto mostkiem kończymy oficjalnie naszą przygodę z turbaczem. Jest godzina 18, czyli summa summarum takie mówię, no rodzinne wejście plus no taka prawie godzinka w schronisku plus takie rodzinne zejście, no to razem zrobiliśmy to w 6,5 godziny. Nie najgorzej, można szybciej, ale mówię, jest na chillu.
Znaczy, hajk się oficjalnie jeszcze nie kończy, no bo jeszcze teraz tam drogą na nowo musimy wrócić do samochodu. No ale to już z górki. I nawet tutaj widzicie, jak tutaj idziecie sobie tą ulicą, to macie nagle takie odbicie i właśnie tu znowu jest strzałeczka, wykrzyknik. I powiem wam, nie wiem, czy oglądaliście mój vlog z tego hajku, gdzie wchodziłem na krater. To dokładnie ten sam klimat. Są domki, jest droga i nagle gdzieś jest strzałeczka, że no dobra, to teraz wbijasz na hajk. Więc mega miłe wspomnienia. To tak myślałem przez część drogi, jakbym mógł to ocenić i wydaje mi się, że takie 6 z plusem na 10. A dlaczego? A dlatego, że mimo tego, że idzie się lasem, to też jest górzyście. Są takie etapy właśnie, widzieliście tam, gdzie się trudniej wspina. Jest troszeczkę skałek, są polany, są widoczki na Tatry i tych widoczków jest całkiem sporo. Bardzo fajne schronisko. No jak wejdziecie już na szczyt Turbacza, no to tam za wielkich widoków nie ma. Więc ogólnie dałbym 6, ale że jest to Korona Polski i jeżeli chce się zdobyć Koronę Polski, to trzeba tą górę zaliczyć, a zwłaszcza, że są to właśnie te tak zwane jeszcze nie do końca rozdeptane gorce, no to jest plus. Więc spokojnie, z czystym sercem daję Turbaczowi 6 z plusem. Dobra, to my teraz śmigamy do samochodu i widzimy się w mojej chatce. Wróciliśmy przed chwilą z hajka, no i jak widzicie, jak to z pogodą w górach. No jest takie przysłowie, że w górach jak w garcu poprzez lata, trochę zimy, trochę lata. Nie wiem, chyba coś takiego. Patrzcie w ogóle na to. Przed chwilą tu jeszcze było pięknie, ładnie i słonecznie, a już zaczęło kropić. No i ogólnie tam są Tatry i ogólnie jest mega piękny, ładny widok na te Tatry, ale no dzisiaj ich nie uraczymy. Może uda mi się wam jeszcze pokazać te Tatry, jeżeli w najbliższych dniach będzie właśnie w ciągu dnia lepsza pogoda. No jak widzicie, mamy tutaj całkiem fajne miejsce do chillowania z całkiem fajną panoramką na nasze polskie Tatry. Ale to mniejsza z tym. W ogóle, Nathan, gdzie ty jesteś, o co chodzi i jak ty się w ogóle tu znalazłeś? No więc miałem takie małe marzenie, że w moje urodziny zabiorę moją rodzinkę na domek w górach. No i oto jestem. Więc tak prezentuje się nasz domek. Tutaj mamy taki plac zabaw. Tutaj jest sauna. Tutaj mamy taką banię, gdzie możemy sobie nalać zimną wodę i jak chcemy sobie z tej sauny właśnie wskoczyć. No i tutaj naprzeciw wyszła mi platforma Aloha Camp i osada Knurów, ponieważ jest to taka moja pierwsza duża współpraca. No i właśnie chciałem wam pokazać, w jak fajnym domku i w jak fajnych warunkach tutaj przez najbliższe 3-4 dni spędzę czas z rodzinką. A jeżeli się zastanawiacie, gdzie ja się teraz wspinam, a wspinam się, ponieważ tutaj obok domku mamy palenisko, ognisko. I to tutaj będziemy spędzać prawdopodobnie nasze wieczory. No i stąd się rozpościera jeszcze lepszy widok na Tatry, których oczywiście dzisiaj nie widać, bo biednemu Nathanowi zawsze wiatr w oczy. Ale pokażę wam, jak wygląda ta chata w środku. Tutaj mamy taki fajny łączony przedsionek, gdzie możemy sobie pochillować, jakby padało, no albo właśnie kropiło, tak jak jest teraz. No i teraz wbijamy do naszej chatki. No więc jest to taka przytulna, bardzo sympatyczna chatka. Jak widzicie, tutaj mamy strefę dzielną. Tutaj jest kanapa, na której całkiem komfortowo dwie osoby śpią i właśnie tutaj moja mama śpi. Mamy tutaj pełną kuchnię. Jest i taki piecyk. Łazienka! Jak łazienka? No wydaje mi się, że no nic lepszego nie można oczekiwać. Jest pralka. A do tego mamy jeszcze właśnie piętro, na którym śpię ja, moja siostra i no i reszta. I tak się oto to pięterko prezentuje. Są tutaj dwa niezależne łóżka i jedno łączone. Właściwie spokojnie mogą tutaj spać w tym domku 3 pary. Znowu widoczek na Tatry, którego nie ma. Jest air condition. Klimatyzacja. I tak jak już wspominałem na samym początku, ten domek udało mi się zarezerwować na
platformie Aloha Camp, a sam ten domek nazywa się Osada Knurów. No i oczywiście wszystkie linki, w tym link polecający, dzięki któremu będziecie mogli zarezerwować sobie wasze wymarzone miejsce za 100 zł mniej, plus link do tej osady, plus link do Aloha Camp znajdziecie właśnie w opisie do tego filmu. No i muszę wam powiedzieć, że jak na nasz 5-osobowy, uwaga stopień, rodzinny wypad, to ta chatka właściwie spełnia nasze wszelkie wymagania. No i moim założeniem było, żeby właśnie się nie pchać w Zakopane, nie pchać się pod Zakopane, tylko chciałem odkryć troszeczkę inną część polskich gór, może tą taką nie tyle, no na pewno mniej komercyjną i mniej rozdeptaną. No i właśnie znalazłem tutaj tą osadę Knurów, która jest nie dość, że właściwie, nie wiem, no 25 minut, pół godziny od Pienin, no to jeszcze tutaj zaraz, za tą górką, 10 minut stąd są Gorce. Tak więc i macie fajny dostęp do góry Turbacz, macie mega fajny dostęp do jeziora Czorsztyńskiego, które znajduje się właściwie na wyciągnięcie ręki, tutaj już zaraz. No i jeszcze oczywiście, jeżeli Pieniny, no to klasyk, Trzy Korony czy Sokolica. No, to mam nadzieję, Mordki, że podobała wam się moja pierwsza współpraca. Polecam się na przyszłość. Nara, trzymajcie się. Elo, mordeczki.